Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, kłaniam się nisko, siema, siema, witam wszystkich serdecznie. Wyspany, gotowy do akcji. Stream z konferencji trenera, właśnie to widziałem. Jest, jest, darmowy content, ale ogolona głowa, kurwa mać. Najważniejsze jest dobro reprezentacji. Najważniejsze, kurwa, jest dobro streamera. Wszyscy byli jednością. Fajne, że wrócą vlogi Łączy nas piłka, bo dotychczas oglądaliśmy tylko vlogi Dzieli nas piłka, więc to na pewno będzie jakiś dobry powrót. W końcu będą vlogi Dzieli nas piłka, Łączy nas piłka. Ty możesz to pokazywać, a ja mogę wszystko, kurwa. Poza tym, co oni mogą mi zrobić? Złożyć mi karę milionową? Mogą mi ojebać, stary. Ja jestem deweloperem, ja mam 15 mieszkań, kurwa. Ja mam sponsorów, ja mam, kurwa, współpracę z Betclickiem. Co oni mogą mi zrobić? No, bo tu w businę mu zajebie, mówię mu, kurwa, 4-4-2 gramy, nie? Żartuję oczywiście. Sobie tylko rzucę okiem. 600 widzów tylko? Ale mają ludzie w pizdzie to wszystko. Jocie, kręca, fez. Nie no, chyba... O, patrz, mam 50 tysięcy. Obserwacje z... Ich mogę pokazywać, bo kiedyś występowałem w kanale sportowym. Idę po kawę jeszcze, kochani, bo tak się złożyło, że no nie wiem, że Agnieszka, nie wiem, do jakiegoś weterynarza poszła z psem, nie mam kawy, muszę wszystko sam robić. Patrz, jaka fryzura, jaka jest już zgęsta, jutro idę do fryzjera. No, dacie radę, co tu odbijać na tej pryczy bani. Co to jest? Trenera? Sztab szkoleniowy? Kurwa, ile ludzi oni zatrudniają, zobacz, szef kuchni, szef szefa kuchni, szef od prania dywanów, szef kurwa od prasowania ręczników. Ja pierdolę. To druga jedenastka jest utrzymywana i to za moje podatki, za moje podatki. Za mój ZUS, kurwa, co ja płacę. Tak, teraz mogę tak mówić. Mam ponad 30 lat ZUS-u, płacę tyle, co samą tą organizację możemy kupić. Czy w piątek można się spodziewać FIFA? No myślę, że tak. Chociaż na tym streamie nie ma się czego spodziewać, bo jedyne, czego można się spodziewać, to zawodu. Ale prawdopodobnie chyba robimy klub, nie? JKB. Każdy robi swojego zawodnika. Nie, każdy robi swojego zawodnika. Ja robię Logana Cappuccino i będziemy grać jedenastki. Ze względu też na to, że jest crossplay. To znaczy o wiele, wiele, wiele łatwiej będzie znaleźć nie dość, że przeciwników, to i kolegów do grania, kompanów, ponieważ można grać komputer z PlayStation. Więc ci na komputerze będą grali z tymi z PlayStation, ci z PlayStation na komputerze. Więc to wirtualne kluby, moim zdaniem, to teraz będzie naprawdę fajnie się grało, ponieważ będzie dużo osób. Siema Emilicia, witam Pompka Pierwszy, witam serdecznie. Witam wszystkich, ale oczywiście też będzie grana FIFA Ultimate Team, tak to się nazywa, ze względu na to, że wraca Wulej. Pamiętacie, że sezon poprzedni, tak? Poprzedni sezon chyba, nie było w ogóle Wuleja w grze dostępnego. Albo był, ale nie FIFA Ultimate Team i mi się nie chciało grać. W sensie cała moja, że tak powiem, konstrukcja marketingu, to wszystko, na czym opierałem swój sukces w FIFA, czyli Wulej, no nie było go, więc no nie grałem, no nie chciało mi się grać FIFA. Ja bardziej do FIFA podchodzę, jak do wszystkich innych gier, roleplayowo. Wiecie jak to jest, jak ktoś nie ma umiejętności, to musi sobie wymyślić inną wymówkę. Moją wymówką to, że ja potrzebuję imersji, roleplayu i wczutki. Wiecie o co chodzi, no bo grać nie umiem. Teraz w ogóle ja mam w składzie, więc jest sens ogrywania. Co ciekawe i co fajne, naprawdę jest dużo, dużo naprawdę, sporo mocnych azjatyckich graczy, tak? Chiny, Japonia, Korea Północna mają mocnych reprezentantów w Europie. Czy to w lidze niemieckiej, czy to w lidze angielskiej, można uzbierać fajnych zawodników i można właśnie zrobić tą azjatycką kobrę. Północna, południowa, każda Korea. Jestem fanem każdej Korei. Więc w tym sezonie jest sens w co grać. Mitoma, dokładnie. Mitoman z angielskiej, dokładnie, pasuje do mnie. Więc będziemy ciupać, Takefusa Kubo, będziemy napierdalać. Tylko jedyne, na czym się zastanawiam, a będzie jakiś 30-letni Słowak, jeśli ma jakieś powiązanie z Azją, nie ma problemu. Tylko zastanawiam się nad tym, czy kupować na Playa gierkę, czy na kompa. Myślę sobie jeszcze nad tym, ale raczej chyba będę w stronę PlayStation się przychylał, ponieważ też gram na telewizorku czasem. Tutaj nie ma nic ciekawego do powiedzenia, no. Ale moim zdaniem Probierz zrobi robotę. Dobra, będzie reprezentacja zapierdalać. Bo to nie o to chodzi, że on jest dobrym trenerem czy złym. Po prostu może to zatrybić. Ja wiem, że śmiejecie się, jasne. Ja to doskonale rozumiem, ale to jest coś w stylu, że... Jak ci to wytłumaczyć? Że przychodzi zajebisty napastnik do klubu, na przykład do Lukaku, do Chelsea London i chuja gra, ale przychodzi jakiś średniak, odblokowuje się, robi robotę. Rozumiecie? I podobnie tutaj z trenerem. Nie potrzebujemy zajebistego trenera. Potrzebujemy specyficznego trenera, który trafi do tej kadry, który to wszystko rozluźni. I wydaje mi się, że ten gość ma ten potencjał. Z Szantoszem wiadomo było, że będzie chuj. Przecież gość nawet na twarzy miał wymalowane, że jestem tylko tu po hajs. No kurwa, no każdy o tym wiedział. Papszun mimo lepszy? Nie, Papszun będzie brany pod uwagę dopiero kiedy jakby zakończy się taka gorąca linia reprezentacyjna. Czyli wiecie, teraz są eliminacje. Trzeba szybko coś złożyć na eliminację, żeby się zakwalifikować i tak dalej. Wydaje mi się, że jak się skończy na przykład jakiś wielki turniej,
to wydupcą jakiegoś trenera i wejdzie Papszun, który sobie będzie przez dłuższy czas budował powoli reprezentację na eliminację jakieś i tak dalej. Tak może być. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, nie? Szczerze powiedziawszy, chyba wszyscy jesteśmy zmęczeni trochę reprezentacją. Oczywiście ludzie, którzy siedzą w tym temacie, cały czas aktywnie żyją i się tym cieszą, bo dużo się dzieje, ale taki kibic niedzielno-sobotnio-piątkowy, nie? Taki wiecie, coś tam zobaczy, ale nie do końca, to trochę to może zmęczyć. Że osobiście mnie irytuje już to wszystko, ale oczywiście kibicuję dalej, trzymam kciuki, cieszę się, że jest probierz, ale jakoś mało siedzę w tym, nie? Mało siedzę w tym. Czy Kulesza jest trzeźwy, bo coś żółte jakby wątroba nie wyrabiała? Nie wiem. Wiesz, powiem ci, że problem alkoholizmu w Polsce jest dość popularny i nie zdajesz sobie sprawy, że w twojej tam pracy wysoko postawieni ludzie, czy obok koleżanka nawet, może być od rana napierdolona małpką. Mówię to w sposób troszkę śmieszny, prześmiewczy, ale tak trochę jest. Problem alkoholizmu dotyka wszystkich i najczęściej ludzi bardzo wysoko postawionych, właśnie takich w garniturku. Myślisz sobie, ja nie zarzucam oczywiście panowi Kuleszy, Cezaremu, absolutnie jakiegoś alkoholu, ale czasami jest tak, że miałem ziomków z jakiejś patologii ubranych w jakieś trampki, rozjebane spodnie i powiedziałbyś, ale żul, nie? A w ogóle chłop nie pił alkoholu, a miałem ziomków lui, guci i walili setę przed robotą na przykład, a pracowali na wysokich stanowiskach, czy dalej pracują, więc to jest bardzo różnie. Wiecie, jak ktoś ma problem, to go maskuje, więc jak ktoś ma troszkę więcej gotówki, to łatwiej mu zamaskować pewne problemy i łatwiej mu trwać w swoich uzależnieniach, więc tutaj bym nie żartował nawet z tego, nie? Wiecie o co chodzi. Prowadzi różne kluby w Ekstraklasie, także wiele czynników tutaj jakby zadecydowało. Ja również rozmawiałem z zarządem, rozmawiałem z wiceprezesami. Ja oczywiście też nie oceniam, ale wiadomo, pan Cezary Kulesza na pewno jest na swoim stanowisku no jest dobrym, tak, dobrą personą. Może są lepsze, może są gorsze. Ale zawsze mnie zastanawiało, jaki jest proces wybierania takiego kandydata na prezesa PZPN-u. I zawsze mam takie wrażenie, nie wiem dlaczego je mam, nie wiem dlaczego, może za dużo historycznych filmów oglądałem, albo czytałem tych historycznych książek, gdzie zawsze nie do końca jest to poparte doświadczeniem, ale często kolesiostwem. Oczywiście tu tego nie zarzucam, ale często ktoś jest wybierany taki z dupy, nie? Osoba, która nie do końca tak poprawnie się wypowiada o tej piłce, jak może żywo tym nie żyje. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale często mam wrażenie, że wybierani są ludzie, którzy... wiecie, jak to jest. Podobnie z polskim rządem, które takie kolesiostwo, ktoś coś o kimś wie, dlatego ty musisz mi dać tą fuchę, bo jak nie, to powiem, że robiłeś kurwa konia gdzieś tam, wiesz. Mam takie wrażenie, że każdy, ktoś na kogoś ma i często te wybory i struktury w zarządach, nie tylko w piłce nożnej, ale są wszędzie tak zbudowane na takich... kurwa, na takich dziwnych belkach drewnianych, kurwa, każdy ktoś na kogoś ma. Takie mam wrażenie. I z wiekiem bardziej ono się utwierdza niż oddala. Co tu mamy nowego? Melipe Montes. Ci kibice mieszkają na stadionie. O, widziałem, widzicie? To jest to, o czym mówiłem wam, że chłop kurwa mieszka w ma... Czekaj, o, jest, tutaj. Chłop mieszka, tu ma kibel, a tu mu kibice wjeżdżają. Patrz. Tak, trzeba tu. To widzimy na jakimś szocie. Tak. Tu goście mają kibel, kąpią się, a tu jest normalnie wejście na stadion. I jest w ogóle przyśpiewka wymyślona. Po angielsku to brzmi tak, w sensie po polsku powiem po angielsku. Po angielsku to brzmi oczywiście lepiej, że widzimy jak się kąpiesz. Coś takiego śpiewają, jak wychodzą i wchodzą na stadion. Tak, zobacz. Tu jest stadion, tu grają chłopy, tu go ma, wiesz, myje się. No robimy klimat piłkarski. Niedługo premiera FIFA. W sumie to już gdzieś tam klepią FIFA. Zaraz tu zobaczymy, jak to klepie. Ale powiem wam, że spodziewałem się takiego pół miliona widzów, a to tam 300 tysięcy ledwo co było. O, widzicie, paczki, otwieranie paczek. Niestety w tym roku też nie dostałem współpracy. Może dlatego, że nie wiem, wyzywam tą gierkę. Nie wiem, no nie wiem dlaczego. Nie chcą mi dać, kurwa. Gdzieś tam widziałem jakiegoś kurwa w Red Bullu, też mnie opatł się, mówili, że jestem patostreamerem. Jak ja kurwa, ja dawno nic nie rozjechałem na streamie, nikogo nawet nie wyzywałem, ja już prawie w ogóle nie streamuję. Jak streamujesz 10k w miesiącu? Nie no, 50. A myślisz, że za co ja będę kurwa żył, ja muszę do roboty łazić. Zapuść włosy Paris, to ci zaproponują współpracę. Zapuszczam, ale wiesz jak to wolno idzie? Kiedy ja zapuściłem włosy? 2 miesiące temu? I nic nie idzie. Zobaczcie, mam wrażenie, że kurwa ich jest mniej. Też takie światło jest kurwa ustawione, wiesz o co chodzi.